Ktoś może mieć własne zdanie w internecie. I dzisiejszy film jest tym poświęcony pewnym przemyśleniom, które mam na skutek paru lat działalności w internecie, komentarzy i tak dalej. Generalnie ja się zajmuję niebocentryzmem, ale zwróćmy uwagę, że szereg filmów robię tutaj na Królewskiej TV. No i wiecie co, zawsze są pewne reakcje. I to jest najciekawsze. Ale proszę zwrócić uwagę, na czym polega dezinformacja. Wiecie, na czym polega? Nie na tym, co oni mówią, tylko polega to na tym, czego oni nie mówią. I teraz tak, jak zrobić jakiś taki probierz, jakiś taki sprawdzian, papierek lakmusowy, o czym taki dezinformator, który udaje patriotę, pisze książki, jeździ do Stanów, do Kanady, pokazuje różne swoje osiągnięcia literackie, ma szereg wykładów, na przykład wydrukuje książkę, załóżmy, z jakimiś tam rzeczami, jeździ po Polsce i tak dalej, pełno odczytów i tak dalej, później księgarnie zawalone są. To jest taki jeden typ dezinformatorów. Czego oni nie powiedzą? Ci, co w książkach pisz? Nie powiedzą, że Polska jest kuwejtem Europy, że tu, pod tymi nogami, jesteśmy tutaj we Wrocławiu, gdybyśmy tutaj wszystko dookoła zwalili i postawiliśmy wieżę wiertniczą, to mamy gigantyczne złoża ropy. Czy oni o tym powiedzą? Nie, oni o tym nie mówią. To jest mało tego, to jest ropa, gaz, materiały strategiczne do przemysłu kosmicznego. A więc zwróćmy uwagę, że to wszystko, oni tego nie mówią. Nawet niektórzy, ostatnio miałem dyskusję z takimi jednymi, powoływał się na pewnego kandydata na prezydenta. No i była dyskusja na ten temat właśnie, że no rzeczywiście ten pan coś tam mówi o tych bogactwach i tak dalej, i tak dalej. I co się okazało? No i mówi, ale to wszystko utonęło w potoku różnych tam innych parapolitycznych informacji, zupełnie nieistotnych dla Polaków. Generalnie nas interesuje, kim jesteśmy, jakim jesteśmy narodem, jak daleka była nasza historia. Te rzeczy nas interesują, a dlaczego tego się nie mówi? Niektórzy tylko powiedzą, tam powiedzmy tacy miłośnicy historii i oni tam mówią o dalekiej historii sprzed czasów Mieszka. No bo ostatnie, no ponieważ ostatnio, no to dużo się o tym mówi, że przed Mieszką była Armia Królów Polski. A jeszcze przed tymi królami byli jeszcze ktoś tam i tak dalej, i tak dalej. A więc widzimy, że to jest wszystko jakby ukrywane. Tego się oficjalnie nie mówi, w internecie można pewne rzeczy dowiedzieć się. Ale ci, którzy piszą książki, występują na różnych tak zwanych tam, oni się tak nazywają, powiedzmy, no tam sejmy walne, niewalne, powiedzmy, i tak dalej, inne rzeczy. Różne tam organizacje, spotkania i tych komentatorów, to jest cała masa. Ale co oni komentują? Słuchajcie, komentarz, tak zwany komentarz polityczny polega na tym, że to jest pewna gra. Gra polega na tym, że są aktorzy, czyli politycy. Mówi się nawet takie określenie scena polityczna.